Wznawiam obrady po przerwie. Zanim dopuszczę pana burmistrza do głosu, chciałem stwierdzić, że jeżeli pan burmistrz będzie mówił nie na temat, zostanie odebrany panu głos i zamkniemy ten punkt porządkowy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, ja składam swoje sprawozdanie z okresu międzysesyjnych i to, co jest tematem mojego zaangażowania, na co tracę też czas zabierany mi od pracy dla mieszkańców, to ja to mówię i pan przewodniczący nie jest w stanie ocenić, czy to jest na temat, czy to nie jest na temat, jak ja zdaję sprawozdanie ze swojej działalności. Może pan... Do rzeczy, panie burmistrzu. No właśnie, do rzeczy. To chciałbym dokończyć porównywanie, bo to jest, proszę państwa, podstawowa jak gdyby przyczyna. Panie burmistrzu, moje... proszę mówić na temat sprawozdania burmistrza, ale proszę nie zajmować się innymi instytucjami. Ale ja mówię o działalności ze swojej pracy i proszę mnie nie recenzować. To nie jest naprawdę, panie przewodniczący, spółdzielnia mieszkaniowa, że pan po dwóch głosach odbiera głos członkom spółdzielni, albo nie odpowiada na pytania, albo spółdzielca, który do pana przychodzi, to straszy pana nagrywaniem i sądem. Panie przewodniczący, tu jest samorząd. Mamy sprawozdanie burmistrza. Gospodarzem i przewodniczącym nie ma. Ale ja jestem w punkcie sprawozdania i mogę... Ale to on prowadzi obrady. I pan przewodniczący ma mi dyktować, co ja mam powiedzieć w sprawozdaniu, tak? Musi pan... Dobrze. Więc, proszę państwa, krótko już. Krótko pani przewodnicząca Rady Nadzorczej. Panie burmistrzu, odbieram panu głos. Dziękuję bardzo. Odbieram panu głos, panie burmistrzu. Przez ostatnie lata... Panie burmistrzu, odbieram... Panie burmistrzu, panie burmistrzu, prowadzi obrady przewodniczący Rady Miasta. Odbieram panu głos. Zamykamy punkt. Pan nie może mi odebrać głosu w moim sprawozdaniu. Panie burmistrzu, został pan trzykrotnie przywołany do... Ale proszę pana, niech pan przywołuje jeszcze 5 razy. Jeśli ja mówię sprawozdanie, to pan nie ma prawa oceniać, co ja chcę powiedzieć o swojej działalności. Niech to mieszkańcy ocenią, niech to ocenią spółdzielcy. Pan nie jest nawet członkiem, to coś pan mówi. Właśnie, jedno zdanie, bo jest jeszcze dużo spraw, a to podwyżki 54% w jednym roku. Ale chcę na koniec zapytać panią przewodniczącą Kostecką. Czy pani przewodnicząca Kostecka działała prawnie przez poprzednią kadencję, bo statut paragraf 45, punkt 18 spółdzielni mieszkaniowej mówi, że jeśli kandydaci... Panie burmistrzu, pan mówi nie na temat. Już kończę, jedno zdanie. Jeśli kandydaci nie uzyskują... Proszę przez to samo formę, to uzyskują... Jest miejsca. Zapowiedzieć pytanie, nie mam teraz prawa głosu, ale nie zgodzę się. Burmistrz tej chwili łamie... Panie mecenasie, pan sam krzyczy, a krzyczy pan na innych radnych. Jedno zdanie tylko powiem. Czuł pan burmistrz mówi nie do rzeczy, panie mecenasie. Jedno zdanie tylko powiem i już kończę. Więc poprzedniej kadencji Rada Nadzorcza działała, bo ja sobie to zadaję pytanie, czy 8 obsadzonych członków Rady Nadzorczej było obsadzonych prawidłowo, bo uzyskali tą samą ilość. Ja mówię też od odpowiedzialności. Jeżeli coś zostało spółdzielni nieprawidłowo, to jest od tego prokurator, proszę pana. Ja nie mówię o zarzutach prokuratorskich, ja mówię o działaniu. Pan skończy tą kampanię w tym momencie. Ale nie jest to. Tu przewodniczący prowadzi. Nie, i jedno zdanie, proszę państwa. Więc statut spółdzielni mówi, że jeśli członkowie otrzymują tą samą liczbę głosów, to wybory powinny być powtórzone. No to proszę, bo tutaj coś mi krzyczy. Ale panu radnemu nie przeszkadza, jak pan burmistrz mówi nie do rzeczy. Nie opuszcza mównicy, mimo że został mu odebrany głos. Proszę pana, ja chcę słuchać tego, co jest mówione. Jak mi ktoś skrzeczy na duchem... Przerwano obrady i już pan nie ma prawa do zabierania głosu. Albo niech wyjdzie, nie opuści mównicę. Jedno zdanie, już kończę, Wysoka Rado, już jedno zdanie i kończę. To jest prywatna wypowiedź. Więc na pytanie pani przewodniczącej Rady Nadzorczej pytam, czy w poprzedniej kadencji 8 mandatów było właściwie obsadzonych i jak jest w tej kadencji, bo tego nie wiem. Dziękuję bardzo. Tyle z ważniejszych spraw w okresie międzysesyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Strasznie dużo dowiedzieliśmy się o mieście. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo o składanie zapytań. Proszę bardzo, pan radny Jakub Rudowski.
jestem radnym 3 kadencje, ale jeszcze takiego magro to nie było. Zgadza się z panem zupełności, panie. Pierwsze pytanie, na niwie ostatnich informacji medialnych, chciałem zapytać pana burmistrza, jakie nagrody zostały przyznane w urzędzie za 2017 rok, w jakiej wysokości, w jakim okresie wypłacone i komu, jeżeli to jest możliwe, jeżeli temu jakby przepisy zabraniają podanie personalne, to bardzo proszę o podanie stanowiska. Może oczywiście odpowiedź na piśmie, bo ja się spodziewam, że pan może się przygotowany, żeby teraz na to pytanie powiedzieć. Następna sprawa dotyczy sposobu organizacji odświeżania ulic w mieście. Mieliśmy 2 zimy tego roku i 2 razy niestety służby miejskie w sposób organizacji pokazują, że to robione w sposób niewłaściwy. O ile za drugim razem rzeczywiście reakcja była szybsza, główna ulica została odświeżona, natomiast jechał pług, który zgarniał ten cały śnieg z głównej ulicy na chodniki. Chodniki te zostały odświeżone, ale przejścia dla pieszych zostały zasypane kompletnie. Nikt nie był w stanie tym przejściami dla pieszych przejść. Pan mi się krzywi, akurat szedłem tą ulicą wieczorem z piątku na sobotę i miałem kłopot, żeby przejść przez śnieg, tak to Bóg uda. Nie stosowałem przepisu, nie chcę iść ulicą Lubelską, który był ruch samochodowy przeprzeć. Również boczne ulice zostały odśnieżone w stopniu, moim zdaniem, niedostatecznym. Część rzeczywiście zostało odśnieżonych, ale mam sygnały od ludzi z osiedla z 3 maja, od ludzi z innych osiedli mieszkaniowych, że w ogóle to nie zostało, pomimo tygodnia od opadów, odśnieżone. Chciałbym poprosić, żeby pan burmistrz przedstawił informację, że inaczej. Podszedł do tego, żeby nie tylko nie krytykować, ale podszedł do tego w sposób taki konstruktywny i zastanowić się, jak na niwie tych doświadczeń, które mamy z tych 2 niejasnych czy źle zrealizowanych akcji, bo 2 razy te zimy były takie większe odpady, wyciągnąć wnioski, żeby na przyszłość lepiej to skoordynować. Może trzeba poprosić firmę odśnieżającą, że jeżeli odśnieżał ludzi chodniki, żeby było 2 ludzi, przynajmniej tym, nie wiem, te metrowe przejścia szerokości przy przejściach dla pieszych były odśnieżone. Czy w jakiś inny sposób, ale na pewno wymaga to zmiany. Był wdzięczny odpowiedź, w jaki sposób pan widzi możliwość poprawienia tego. Chciałem zaznaczyć, że jakby z tego co wiem, to środki na ten cel są wystarczające, czy niewystarczające, to był wniosek o zwiększenie środków w tym roku i nie słyszałem, żeby którakolwiek komisja negatywnie te wnioski zaopiniowała. Druga sprawa dotyczy sprzątania miasta. Nie wiem czy jeszcze, ale tydzień temu w centrum miasta smętnie zwisały sobie takie zwiędłe baloniki na drzewie, tutaj przy Urzędzie Miasta i tutaj przy ulicy Lubelskiej. Jest to sposób niedostateczny załatwiona sprawa. Nie przypuszczam, żeby te baloniki już powiesił tydzień temu, czy myślę, że teraz 1,5 roku temu ktoś zostaje powieszony. Po prostu kwestia sprzątania miasta jest też w sposób zły wykonywana. Chodzi o to, w jaki sposób informacje, w jaki sposób to można poprawić. Następna rzecz, poprosiłem na ostatnią sesję pana przewodniczącego Zielińskiego, żeby w moim imieniu zadał pytanie i te pytania zadał. Pytanie dotyczyło Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Z odpowiedzi dowiedziałem się, że średnio w ciągu jednego dnia muzeum sprzedało 1,78 biletu. To sprawia, że jakby dalej aktualny jest wniosek komisji rewizyjnej, innych komisji, pamiętam, że też komisji budżetowej, żeby poprawić funkcjonowanie pod tym względem Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Ja nie mówię, że muzeum pracuje źle w sensie merytorycznym, w sensie organizacji wystaw, w sensie pracy naukowej, która tam jest prowadzona, bo jest taka praca prowadzona. Natomiast wydaje mi się, że powinien pan burmistrz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie został zrealizowany, do tej pory jeszcze wniosek dotyczący połączenia w jedną instytucję Muzeum Ziemi Lubartowskiej i biblioteki. Patrząc na działanie biblioteki, biblioteka sobie dużo lepiej radzi ze sprzedażą i promocją swoich usług czy swojej działalności niż muzeum. I mówię to w trosce o to, żeby to muzeum funkcjonowało lepiej, żeby większa część mieszkańców zapoznała się naprawdę z ciekawymi eksponatami, z ciekawymi faktami dotyczącymi Lubartowa, a nie o to, żeby po prostu komuś zaszkodzić. I bardzo proszę, żeby pan jeszcze raz tą intencję moją przyjął. Inna sprawa, którą chyba wszyscy żyliśmy jako Lubartów, tak jak cała Polska, to jest słynna sprawa promocji Lubartowa Harry Potterem. Wydaje mi się, że powinien pan burmistrz w jakiś sposób uwrażliwić dyrektorów różnych instytucji
którzy podejmują tak kontrowersyjne decyzje, żeby te decyzje jednak zapadały z myślą o wizerunku miasta i wizerunku tej instytucji. Wiem, że z internetu, wiem, że do pana burmistrza wpłynął wniosek o wyjaśnienie tej sprawy złożony przez jedną z fundacji lubartowskich. I wydaje mi się, że zarówno pan, jak i podległi panu szefowie jednostek powinni być uwrażliwieni nad podejmowaniem decyzji, na tym, że to może mieć czasami... Ja wiem, że jest takie powiedzenie, że nieważne jak mówią, ważne, że mówili, ale w tym przypadku chyba jednak dostaliśmy jako miasto strzał w stopę, jakby budowanie wizerunku nowoczesnego miasta, otwartego na innych, na przedsiębiorców. Został dosyć mocno zburzony, raczej się kojarzy w tej chwili wizerunek miasta z czym innym. A jak, to proszę przesłać komentarze czy opinie, które są w tej chwili w internecie. Chciałem zapytać o, ponieważ już drugi rok to robimy, chciałem zapytać o przebieg i o etap, na jakim jesteśmy przy budowie parkingu przy ulicy Trzeniowskiego i przy szkole podstawowej nr 4. Po mnie doświadczeń z tamtego roku będę pana burmistrza pytał o to na każdej sesji, na której będę. W tamtym roku nie zrobiliśmy nic. W tym roku mam nadzieję, że uda się doprowadzić te dwie oczekiwane przez mieszkańców inwestycje do końca. Następnie chciałem zapytać o losy wniosków, które wpłynęły do Komisji Budżetowej i też do innych komisji, do Rady Miasta, do pana burmistrza. Wniosku złożonego przez część mieszkańców przy ulicy Lipowej, dotyczącym do budowy ulic na tym osiedlu mieszkaniowym między ulicą Lipowa a osiedlem Królów Polskich. Podobno mieszkańcy ci nie dostali żadnej odpowiedzi na ten wniosek. Dlatego byłbym bardzo wdzięczny, pan burmistrz mógł powiedzieć, czy planowana jest tam budowa tych dróg wewnętrznych. Podobno przy tych drogach jeszcze nieistniejących już powstają budynki, domy i ludzie nie mają możliwości dojechania do tych domów czy zamieszkania. Na jakim jest etapie i ewentualnie czy pan burmistrz planuje i kiedy budowę tych dróg. Następne pytanie dotyczy Lubartowiaka. W jakich ilości egzemplarzy jest, w jakiej liczbie egzemplarzy jest wydawany Lubartowiak, w jaki sposób jest dystrybuowany? Powiem szczerze, że ja Lubartowiaka, nie wiem, czy dystrybuowany wśród domków, czy wśród osiedli, to tak jakoś jest to omijane, że ja jeszcze kilka osób, które pytam, nie otrzymują tego Lubartowiaka. Chciałem zapytać, która część mieszkańców Lubartowiaka jest uprzywilejowana, którzy dostają to wydawnictwo finansowane z naszego budżetu, a która część nie. I więcej, no to jak wiem, to całe miasto jest, ja też się dostaję. Bym prosił po prostu o to, jak jest ta dystrybucja robiona. I następne pytanie dotyczy zamiaru panu burmistrza. Otóż od jakiegoś czasu można usłyszeć informację, że wojewodowie dysponują dosyć wysoką pulą pieniędzy ze środków tzw. schetynówek, czy byłych schetynówek, na finansowanie inwestycji drogowych w gminach. Jest to w dyspozycji wojewodów, bo wnioski można składać już. Jest to finansowanie nawet chyba, że do 80% do budowy dróg. Są to dosyć znaczące środki, nie wiem jak w województwie lubelskim, ale że wiem, że w innych województwach około 40 miliardów złotych nawet są takie środki. Ja słyszałem kwotę trochę wyższą, nie upieram się. Tak? Natomiast mam pytanie, czy pan burmistrz zamierza złożyć takie wnioski, na jakie drogi, i chciałbym zasugerować, że być może budowa drogi wschodniej z tego źródła finansowania przy wysokim dofinansowaniu rzędu 80-70% jest w miarę realna dla naszego miasta. Oczywiście w perspektywie kilkuletniej i jeżeli chodzi o etapowanie. I chciałbym gorąco pana burmistrza namówić do skorzystania z tego źródła finansowania. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Maria Kozak, potem pan radny Jerzy Drać. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ponieważ Kuba skończy tutaj, poruszył sprawę dróg i ja również uważam, szczególnie właśnie tych dróg, gdzie powstają nowe budownictwo. Ja przebywam często na osiedlu Królów, które się popularnie nazywa osiedle Królów. Tam naprawdę nowych dróg jest mało.
natomiast Zygmunta Starego, królowej Jadwigi, Klonowa się sypie. Tam nawierzchnie są fatalne, po prostu na tym terenie. To jedna rzecz, a drugie, dwie rzeczy, które może tak mniej ważne problemy, ale pierwsze dotyczy harmonogramu wywozu nieczystości czy wywozu śmieci. Kiedyś było wiadomo, że tak, co dwa tygodnie jest dwa rodzaje odpadów będzie wywożonych. W tej chwili według nowego harmonogramu, który przyszedł, to jest także cztery razy w ciągu tygodnia ostatniego było wywożenie. I tak, no pamiętajcie, mieszkańcy mówią, że już się nie mogą połapać, po prostu zaznaczają sobie gdzieś tam w kalendarzu, szczególnie starsze osoby i po prostu, czy nie można by tam jakoś jednak wrócić do dawnego, że co dwa tygodnie mamy wywóz. I jeszcze jedno takie, może też nie za bardzo ważne, ale ważne dla mieszkańców, z oświadczenia majątkowe, czy w ogóle rozliczanie po prostu podatkowe można było składać na Legionów i na Mickiewicza. W tej chwili na Mickiewicza zostało to zlikwidowane, trzeba iść na Legionów. I to po prostu, no trochę jednak starszym ludziom utrudnia po prostu. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo pani Żytacz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zacne Panie, które można powiedzieć mają bardzo odpowiedzialną pracę. Dzięki Wam wiele jest prostowanych. Tych, którzy padają wielokrotnie w różne konflikty, wyprowadzacie także chylę czoła. Obecne media liczne. Ja będę miał pytanie do pana burmistrza oraz Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Jestem szóstą kadencję radnym. Moi drodzy, tego czegoś nie przeżywałem. Dlatego się skupię nad ważną rzeczą, wnioskiem 25, ponieważ nastąpiło masakra drzew, jakżeż one pozytywnie wpływają na każdego nas. Zieleń uspokaja, jakże dla nas wszystkich potrzebna dzisiaj była między innymi obecność gdzieś w kwiaciarni, żebyśmy się napatrzyli, byśmy byli spokojni, byśmy mieli akurat w okresie przedświątecznym analizę. Analiza. Nie będę dalej komentował. Powracam do bardzo ważnych pytań i do realizacji 25 wniosku, jakim jest bardzo ważna zieleń. W skrócie oczywiście, ponieważ godzina 19 dochodzi, dalszą część złożę to na piśmie, uzasadniając, rozszerzając. Dzisiaj to taki bardzo skrócik. Ile zostało w naszym mieście zaplanowanych parkletów, czyli wydzielonych skrawków miejskiej przestrzeni, gdzie można chwilę odpocząć, bo jest ławka i trochę przyjaznej zieleni. Jednym z miejsc wskazywanych przez mieszkańców od wielu lat jest lokalizacja na miejskich działkach. Numer 92 przez 1, 92 przez 2, 93 przez 1. To jest przy ulicy Szaniawskiego, na którym rośnie okazały wspaniały kasztanowiec. Proszę bardzo, to dla mediów, żebyście akurat, on ma istnieć, ma być uratowany. Taka jest wola olbrzymiej ilości, tak cennej, można powiedzieć, z rangiem na pomnik przyrody, które od wielu, wielu lat rośnie tam, gdzie od wielu lat się odbywają wiele imprez. To jest doskonały, zapraszam Państwa o pewne sądy Powiatowym Urzędom Kultury w Silu i inne, gdzie od wielu lat są organizowane dla dzieci, jak również przy udziale Państwa imprezy. Drugie pytanie. Czy nie powinniśmy iść śladem innych miast, gdzie do projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego musi być dołączona zgoda
zarządcy terenu, na którym przewidziana jest realizacja projektu. Trzecie. Czy z okazji stulecia niepodległości zostanie w tym roku posadzonych co najmniej 100 nowych drzew w naszym mieście? Czwarte. Kiedy nastąpi sprzątnięcie i oczyszczenie miejskich ulic, jak również innych, w tym powiatowych spiachów zgromadzonego przy krawężnikach, w tym liści, szkieł i śmieci? I piąte. W wyniku niewłaściwej podcinki wszelkiego rodzaju drzew w naszym mieście, w całym mieście to się tyczy, nastąpiły akurat niewłaściwe, oczywiście w skrócie radykalnie wiek tych drzew. Także wnioskujemy, my mieszkańcy, żeby żeby był przegląd, żeby można było obciąć te wystające konary i to zgodnie z zasadami higieny i ich zdrowia drzew, żeby były zasmarowane. To tak jak również miałem operację, jakby to było, gdyby mi ortopeda zamiast przecięcia mego biodra zrobił tak zwaną ranę szarpaną. Taki jest los naszych drzew. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś zgłaszał się jeszcze do zadania pytania? Proszę bardzo, radny Grzegorz Jabłoński, potem radny Wojciech Osiecki. Chciałem się zapytać, na jakim etapie jest dokumentacja tego stadionu i tych kompleksów tego sportowego na ulicy Batalionu. Zgodziliśmy się z tym, że zimę przeznaczymy na wykonanie dokumentacji. Może już mamy kosztorys, także może sobie będziemy wiedzieli więcej. No i tak jak pan Kuba Wróblewski proponuje, żeby wziąć pod rozwagę odcinek niecałych 200 metrów drogi na osiedlu Wetwarskim, tam gdzie mamy mieści ośrodek pomocy społecznej, bibliotekę, przedszkole numer 1, ponieważ raz, że tam nie ma miejsc parkingowych, a dwa, że stan jest taki, że petenci czy rodzice, dojeżdżając już nie mówię o mieszkańcach, mają na pewno duże kłopoty, żeby tam w jakiś sposób się dostać i zatrzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo proszę pan Wojciech Osiecki. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Ja mam pierwsze pytanie związane z osiedlem Kopernika. Na jakim etapie jest dokumentacja i wykonanie parkingu przy szkole podstawowej numer 4, który, że tak powiem, już nieraz komunikowałem, jest niezwłoczny do poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tej szkoły? I drugie pytanie, ponieważ właśnie przed chwilą na tej radzie dostałem takie wiadomości, że chodzą wśród rodziców z przedszkola takie pogłoski, że pani naczelnik mówi rodzicom, że grupa żłobkowa, która do tej pory stacjonowała przy przedszkolu, mówię o przedszkolu na Mickiewicza, ma być rozwiązana i tej grupy ma nie być. Proszę odpowiedź w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Kazimierz Macher. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Ja ostatnio zauważyłem, że w naszym parku pojawiły się dźwigi, które nie wiem, czy to jest na tyle prawdą, że usuwane były gniazda. Z tego, co widzę, co obserwuję, tych gniazd jeszcze znacznie dużo zostało. Czy to będzie, te prace będą dalej prowadzone i te gniazda usuwane? Czy jest to już możliwe w tym okresie po prostu, czy to nie jest okres lęgowy, bo tego dokładnie nie wiem. I drugie pytanie dotyczy naszego stadionu ze sztuczną nawierzchnią. Na tym stadionie są trybuny, krzesełka. Te krzesełka, myślę, nie spełniają takiej roli, jaką powinny spełniać. Z tego względu, że są źle usytuowane. Ta barierka, która oddziela boisko od tych miejsc, powoduje to, że jak siedzimy na tych krzesełkach, to widzimy część barierki, która przesłania boisko. Ostatnio nawet jak było... Proszę? I
tacy ludzie z tego tak. Ostatnio jak był mecz otwarcia, to zauważyłem taką sytuację, że te krzesełka służyły nie do siedzenia, a do stania. Nawet nasi tutaj niektórzy radni stali na tych krzesełkach, którzy właśnie zasłużyli się, dwóch radnych się zasłużyło, tak wspomnę u pana dyrektora, że zasłużyli się do tego, że zostało to boisko wybudowane. Nie będę mówił o których, myślę, że wszyscy wiedzą to. I chciałbym się zapytać, czy w tej sprawie cokolwiek było planowane, żeby zrobić, czy tą sprawę może państwo już zauważyli wcześniej, aniżeli ja, i czy coś będzie zrobione. Dziękuję. Jeszcze przepraszam, panie przewodniczący, jedno słówko tutaj do kolegi Kubleskiego, Kuby, o tym muzeum. Też chciałbym się dowiedzieć właśnie, bo był protokół dawno sporządzony Komisji Rewizyjnej i tam była właśnie poruszona sprawa przyłączenia tego muzeum do biblioteki. Nie wiem, czy pan burmistrz zapomniał o tej sprawie, czy nie. No do tej pory ta sprawa nie została poruszona, nie została w jakiś sposób załatwiona. Ale miałbym też, bo to nasze muzeum, powiem państwu, że jest nieaktywne. Nieaktywne po prostu. Jest tyle, że jest, mówi się, że jest w Lubartowie muzeum, ale jakie to muzeum jest? Ja myślę, nie będę wymieniał tutaj, bo może pan burmistrz mi zarzuci pewną sprawę, że tam to, ale porównuję do innych miast, do mniejszych miast. Tam jest, są aktywniejsze te muzea. Są bardziej, powiedzmy, idą w kierunku nowoczesnym. Różnie to jest obrazowane. No, panie burmistrzu, no jeżeli na przykład inne miejscowości mają budżety mniejsze i potrafią cokolwiek zrobić, to tylko aktywność tych osób, którzy zarządzają tym muzeum, powinna być taka, a nie inna. A nie przyglądać się, stać na tym, co mamy w tej chwili w tym muzeum. A do oglądania to powiem, że tak jest skromniutko, malutko w tym muzeum. I to przymusza się nasze dzieci, no już nie moje dzieci, bo moje dzieci są dorosłe, ale przymusza się państwa dzieci do tego, zmusza się, żeby do tych muzeów chodzili i zwiedzali, tylko że tam nie ma co do oglądania. To widzą w domach na co dzień mają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Grzegorz Gregorowicz, potem był radny Jan Ślicy, pan przewodniczący, potem radny Wojciech. Szanowni zabrani, mam dwa pytania. Na podstawie artykułu 62 prawa budowlanego obiekty publiczne, chociaż inne też, mają obowiązek prowadzić księgi obiektów i dokonywać corocznych okresowych badań kontroli stanu technicznego tych budynków. I taka książka obiektu od roku 2001 przynajmniej jest prowadzona dla obiektu w chwili Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Reja, o której również dzisiaj była mowa. Dokonywano tam corocznie od roku 2001 do 2013 takich wpisów o przeprowadzeniu takiej corocznej kontroli, natomiast potem nastąpiła przerwa od 13 do 17 i 14 grudnia 17, czyli 3 miesiące temu, dokonano ponownego wpisu o takiej kontroli za rok 2017, gdy już tam nie ma dzieci. Natomiast przypominam, że między 13 a 17 jest luka 4-letnia, gdzie tego obowiązku nie dopełniono. Więc mam pytanie, czy organy nadzorcze prowadzące oświatę stwierdziły ten fakt i jakie konsekwencje wyciągnięto w stosunku do winnych zaniedbań? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie to dotyczy budżetu obywatelskiego. Było głosowanie niedawno zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta na temat głosowania nad wybranymi do tegoż głosowania, proszę Państwa, projektami budowlanymi w zakresie budżetu obywatelskiego i kilka projektów przeszło. Między innymi przeszedł projekt parkingu przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, z którego to obwodu jestem radnym. Zgodnie z procedurą uchwaloną tą uchwałą, głosowanie obywateli jest ostatnim stadium przed już wykonywaniem w danym roku budżetowym danego zadania. Natomiast na ostatniej sesji zadałem pytanie panu burmistrzowi, co się dzieje z tymi projektami, nie tylko z moim. Dostałem niedawno odpowiedź pisemną, że realizacja parkingu przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki jest wstrzymana do czasu ponownej decyzji Rady Miasta odnośnie losu programu Mieszkanie Plus.
Chciałem się dowiedzieć, na jakiej podstawie i kto podjął taką decyzję, że wstrzymano realizację już wybranego przez mieszkańców projektu budżetu obywatelskiego, który to projekt działa na podstawie procedury podjętej uchwały, która nie przewiduje już dalszych opóźnień ani nie uzależnia realizacji tego zadania od jakichś innych zdarzeń. Więc jakby powtórzę pytanie, na jakiej podstawie, dlaczego i co zamierzacie Państwo dalej robić z tym tematem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Nieścisa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Ja mam dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie związane jest z sytuacją, jaka zaistniała po decyzji tutaj Wysokiej Rady. Chodzi mi o uchwałę o likwidacji Straży Miejskiej. I pytanie dotyczy opłat parkingowych. Kto w tej chwili sprawuje kontrolę nad tym, czy obywatele, czy goście po prostu wnoszą te opłaty parkingowe. Do tego zapytania zainspirowała mnie taka sytuacja, że jednego dnia sporo czasu, akurat przypadkowo musiałem poświęcić i przyglądałem się na reakcję mieszkańców na parkingach miejskich. Po prostu zostawiają samochód, nie idą do maszyny, która sprzedaje bilety, tylko idą załatwiać sprawy na przykład na poczcie, bo tam akurat byłem na regionów. Czy ktokolwiek kontroluje wnoszenie opłat parkingowych? I mam jeszcze zapytanie właśnie, jak wyglądają dochody? Czy one są stabilne w miesiącach? Czy mógłby Pan taką informację tutaj przekazać? Drugie zapytanie dotyczy realizacji inwestycji drogowych w budżecie na 2018 rok. Mamy koniec marca, niebawem pierwszy kwartał przebiegnie. Chciałem się dopytać, czy procedura wyłaniania wykonawców została już uruchomiona, kiedy zostanie uruchomiona i czy widzi Pan Burmistrz na dzień dzisiejszy jakiekolwiek zagrożenia co do wykonania inwestycji drogowej. No nie ukrywam, że chodzi mi też o inwestycje na osiedlu Szaniawskiego, gdzie od wielu, wielu lat nie wykonywało się większych inwestycji, a mamy 203 tysiące zapisane na modernizację ulicy Reja. Dziękuję. Dziękuję. Pan Wojciech Osiecki. Kto z radnych jeszcze? Szanowni Państwo, przepraszam, jeszcze uzupełnię swoje pytania. Pierwsze, następne moje pytanie to jest takie, czy możemy się zapoznać z wnioskiem, na któryż to Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 unieważnił ten tydzień z Harry Potterem. No podobno Pan Dyrektor na wniosek rodziców odwołał toże postępowanie, które sam ogłosił. Przychylę się też do pytania pana Jakuba Wróblewskiego o odśnieżanie dróg i przyznam szczerze, że mieszkańcy też pytają, dlaczego na osiedlu Kopernika odśnieżane były tylko i wyłącznie drogi przelotowe, a wszystkie ślepe, a powiem tak, jest ich większość, w tej zimie nie zajrzał tam ani razu pług. Śnieg zalegał długimi dniami, tygodniami. I jeszcze jedno. Nie, no już ktoś ma jeszcze pytania? To jeżeli przewodniczący będzie miał pytania, to jak sobie przypomnę, to uzupełnię po panu przewodniczącym. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze z rady chciałby zadać pytanie? Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowne Media, Szanowni Goście. Chciałem zapytać o kilka kwestii. Zanim zapytam, tutaj chciałem przypomnieć również, że niestety Pan Burmistrz nie odniósł się pozytywnie do projektu właśnie remontu drogi na osiedlu Derbarskim, kiedy został on przegłosowany przez Komisję Budżetową i nie został on zmieniony jako autopoprawka w projekcie miasta. Słyszymy, że ta ulica jest niesamowicie potrzebna dzisiaj radny Jawłocki, o tym mówił między innymi, oraz chyba radny Wróblewski również wskazywał na ten temat.
No jeżeli nie, to przepraszam, jeżeli wywołałam, ale wiem, że dwa głosy były mówione, że sytuacja, jeżeli chodzi o komunikację przy miejskich obiektach przedszkolu, MOPS-ie, jest po prostu tragiczna i nie da się tam przejechać bez urwania zawieszenia. Kolejna rzecz, to chciałem dopytać o... poprosił mnie o to, żebym to pytanie zadał pan Gregorowicz. Ale nie Grzegorz, a Jerzy, który często chodzi na cmentarz parafialny i na tym cmentarzu parafialnym stara się dostosowywać swoim zachowaniem do przepisów ogólnie obowiązujących, czyli stara się wyrzucić śmieci. Niestety, wychodząc z cmentarza parafialnego, wchodzi na parking, który miasto kupiło za dość duże pieniądze kilka lat temu i nie może dotrzeć do pojemników, aby opróżnić reklamówki, które ma i które chciałby wyrzucić. Sytuacja jest taka, że ja nie mówię, że żeby jutro realizować i on również nie twierdzi cały parking, ale przynajmniej prosi o to, aby zostały ułożone kostki albo płyty chodnikowe stare, tak żeby można było przez nie brnąć w grzęzawiska i dojść do pojemnika, by wyrzucić odpad. Drugie pytanie związane jest z projektem z budżetu obywatelskiego, a mianowicie chciałem się zapytać również o to, co pytali moi szanowni koledzy, a mianowicie co się dzieje z projektami z budżetu obywatelskiego. Zacznę od projektu związanego z ekostadionem i z pozostałymi przedsięwzięciami. Dostałem odpowiedź od pana burmistrza, ale zupełnie w tej odpowiedzi pan burmistrz nie odpowiedział na moje pytanie, które złożyłem na poprzedniej sesji. Pytałem wyraźnie. Dlaczego dokumentacja jeszcze nie jest gotowa, jeżeli chodzi o przedsięwzięcie, podkreślam, za poprzedni rok, a nie które miał być realizowane w 2018 roku. Przypomnę również, że zgodnie z dokumentem, który widnieje na stronie miasta, ta dokumentacja miała być gotowa z końcem stycznia, 15 czy 20 stycznia miała być gotowa i dokumentacja miała być już w Urzędzie Miasta. Mamy końcówkę marca, ja dostaję odpowiedź na pytanie, że dokumentacja jeszcze nie jest przygotowana, więc zadaję pytanie, dlaczego ta dokumentacja nie jest gotowa, skoro pan odpowiedział na to pytanie, to na pewno pan wie również, dlaczego ta dokumentacja nie jest nadal przygotowana, a jeżeli jest przygotowana, co się wydarzyło, to prosilibyśmy, żeby podano nam informację właśnie, jak ta dokumentacja wygląda. No i Komisja Planowania Przestrzennego też ma w swoim planie, żeby się zająć tym, żeby komisja mogła zebrać się i ocenić, jak ta dokumentacja została sporządzona. Kolejna rzecz, na jakim etapie jest przygotowana, jeżeli chodzi o dokumentację techniczną, przejścia dla pieszych, placu zabaw oraz parkingu. To są trzy wnioski, które wygrały w zeszłym roku. Nic nie wiadomo, aby się cokolwiek działo. Ja ze zdumieniem słyszę dzisiaj, że pan radny Gregorowicz mówi, że otrzymał jakoś odpowiedź, że ktoś, chyba pan burmistrz, wstrzymał w ogóle realizację projektu z budżetu obywatelskiego, który wybrali mieszkańcy, bo uznał, że wstrzyma, bo ma się dzieje coś zupełnie odmiennego. Chciałem sobie zapytać, czy to jest prawda i na jakiej podstawie, jakiej uchwały, jakiego przepisu niewykonywana jest uchwała, jeżeli chodzi o konsultacje związane z budżetem obywatelskim. Kolejna rzecz, to chciałem dopytać o taką rzecz, a mianowicie pan burmistrz, jak widzimy, dokładnie śledzi fundusze strukturalne, więc zapewne odpowie na te pytania w mgnieniu oka i nie będzie musiał nas prosić o to, żebyśmy czekali, aż się dostaniemy do odpowiedzi. A mianowicie chciałem się zapytać o to, co wydarzyło się 8 marca 2018 roku, a w zasadzie 7 marca, kiedy państwo otworzyli postępowania przetargowe na poszczególne obiekty, a mianowicie otworzyliście państwo postępowania, oferty na termomodernizację poszczególnych obiektów. Przypomnę, wcześniej odbierając dokumentację i kosztorysy, i w przypadku szkoły podstawowej nr 1 niedoszacowanie w świetle oferty, która została przedłożona, to jest 45%. W przypadku szkoły podstawowej nr 3 63%. W przypadku szkoły podstawowej, przepraszam, w przypadku liceum ogólnokształcącego 64%, a w przypadku przedszkola miejskiego 5%, 41%. Pan tutaj dzisiaj mówił o i porównywał to przedszkole nr 5 do obiektu przy ulicy Reja, więc chciałem podkreślić, że jest to porównanie w chwili, kiedy jest przytoczony kosztorys inwestorski o 41% jest zupełnie czymś niewłaściwym i szacowanie w ten sposób potencjalnych prac. Natomiast chciałem się zapytać, jak to zostało oszacowane, jak to państwo sprawdzili do dokumentacji oraz czy zgodnie z wymogami odrębnych przepisów, jeżeli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych, państwo dokonali
dokonali zaktualizowania kosztorysu, jeżeli chodzi o postępowanie przetargowe. Kolejna rzecz. Chciałem, żeby radni również wzięli pod uwagę, że globalnie na wszystkie te przedsięwzięcia miasto planowało wydać 18 milionów złotych. Po przetargu okazało się, że 27 milionów powinno być zabezpieczone, więc chciałem się zapytać, jaki jest dalszy plan pana burmistrza na to przedsięwzięcie, tym bardziej, że wyczytałem również w odrębnych dokumentach, że w tym projekcie, który państwo przedłożyli na termomodernizację obiektu w ramach 5.2, zapisaliście, że chcecie zrealizować to wszystko w 2018 roku i w 2018 roku ma być zakończona inwestycja, a Urząd Marszałkowski nie wyraża zgody na aneksowanie tych terminów, jeżeli chodzi o wydłużanie terminów, jeżeli wniosek został napisany na konkretny rok, a ten wniosek został napisany na konkretny rok. Więc chciałem się zapytać, co dalej będzie się działo z tymi przetargami, z tymi postępowaniami oraz z tym, co tak pan burmistrz bacznie nadzoruje i tak pan burmistrz, mam nadzieję, że odpowie na wszystkie zadane dzisiaj pytania. Kolejna rzecz, to chciałem się również zapytać, dlaczego w specyfikacji i dlaczego tak późno w ogóle nikt nie wziął pod uwagę artykułu 93 ustawy, jeżeli chodzi o postępowanie o zamówieniach publicznych, a mianowicie artykuł, który pozwalał tak naprawdę ogłosić ten przetarg na drugi dzień, jak spłynęła dokumentacja techniczna do Urzędu Miasta. Dlaczego nikt z tego przepisu nie skorzystał? Pan burmistrz mówił, że jest bardzo dobrze działająca komórka. Myślę, że pan burmistrz doskonale zna treść tego przepisu, wie, o czym ten przepis mówi. Więc prosiłbym, żeby pan burmistrz odpowiedział, dlaczego czekano do momentu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na ogłoszenie przetargu, a nie zrealizowano tego w świetle przepisów, które na to pozwalały. Spowodowało to, że z jednej strony właśnie miasto wystartowało w najmniej dogodnym okresie, jeżeli chodzi o możliwość pozyskiwania tych funduszy. I to mało tego, że w okresie, kiedy wszystkie szanujące się firmy tak naprawdę mają pełen portfel zamówień i no nie można się było niczego spodziewać innego niż to, co się wydarzyło, ale to nie wynika z tego, że ceny są zawyżone na rynku, tylko wynika z pewnych no, przeoczeń, niedoróbek. A ja pytam się, dlaczego nie skorzystano z tego artykułu 93 ustawy, tą, którą przywołałem. I kolejna rzecz. Jeżeli pan burmistrz podaje jakieś kwoty, które mówią o dofinansowaniu poszczególnych obiektów, to myślę, że też bez zająknięcia, bez konieczności oczekiwania na odpowiedź, odpowie w dniu dzisiejszym na następującą rzecz. Miasto przedłożyło 6 obiektów do termomodernizacji, miało przedłożyć 7 obiektów do termomodernizacji. 2 z tych obiektów znajdują się w strefie rewitalizacji. Dlaczego, panie burmistrzu, nie zawnioskowano i nie wpisano do wniosku, aby w ramach tych 2 obiektów, które znajdują się w strefie rewitalizacji, nie wnioskować o 95% dofinansowanie, bo takie było możliwe, a nie na poziomie 70%, tak jak to wynika również z tabel, które zostały ogłoszone przez Urząd Marszałkowski. To po pierwsze. Po drugie, w przypadku wszystkich pozostałych obiektów, takich jak Nareja, takich jak Szkoła nr 1, takich jak Szkoła nr 3, takich jak Przedszkole Miejskie na Powstańców Warszawy, dlaczego tych obiektów, na te obiekty również nie wzięto 95% dofinansowania i dlaczego nie zabezpieczono podstawowego dokumentu, żeby można było ubiegać się o takie fundusze strukturalne na poziomie, podkreślam, 95% dofinansowania. Wynika to z regulaminu tego działania, dokładnie z punktu 5 tego regulaminu. No nie wierzę, że interesując się tak intensywnie funduszami strukturalnymi, nie zna się tych regulaminów. Więc chciałem się zapytać, dlaczego do planu rewitalizacji nie zrobiono najprostszej rzeczy, jaką można było zrobić, a mianowicie nie wymieniono tych wszystkich obiektów i nie naznaczono ich na mapie, bo pozyskanie tych środków w wysokości 95% dofinansowania było możliwe w chwili, kiedy te obiekty znalazłyby się w planie rewitalizacji, a się niestety nie znalazły. Jak przygotowywane zostały te dokumenty, ale żeby uzmysłowić radnym, o jakich kwotach rozmawiamy, to chciałbym uzmysłowić, że w budżecie radni, którzy głosowali za tym budżetem, zabezpieczyli ponad 6 milionów wkładu własnego na te 6 obiektów. Natomiast w chwili, kiedy nie przeoczono by tego zapisu w planie rewitalizacji, dopilnowano by dokumentów,
Kwota zabezpieczona jako wkład własny musiałaby być na poziomie 1 000 000 zł. O takiej różnicy rozmawiamy. Więc chciałem się zapytać, dlaczego tego nie zrobiono, dlaczego tak to wyglądało, dlaczego osoby, które to miały nadzorować, osoby, które miały tego pilnować, no powodują, że tak naprawdę wnioski zostały złożone na o wiele wyższe kwoty, 6-krotnie przewyższające to, na co można się było ubiegać. Kolejna rzecz, to chciałem się zapytać, zlecono dokumentację techniczną na obiekt przy ulicy Reja i ten obiekt na ulicy Reja został wykreślony z ubiegania się o fundusze zewnętrzne. Więc chciałem się zapytać, po co w takim wypadku zlecono kilka razy dokumentację, wydawano kilkadziesiąt tysięcy złotych, nawet w 2016 jeszcze podkreślam roku, ta dokumentacja widniała i w 2000 i była elementem postępowania przetargowego, wydawano kilkadziesiąt tysięcy złotych, skoro chwilę później ten obiekt wykreślono zupełnie z ubiegania się o te fundusze. I proszę mi tutaj nie mówić, dlatego że nie wiadomo było, jakie będzie przeznaczenie tego obiektu, że to przeznaczenie obiektu będzie inne niż było w 2016 roku, było wiadomo już znacznie wcześniej, o czym była mowa również podczas konsultacji, kiedy zapadała uchwała o likwidacji filii numer 1. Więc z jednej strony realizowano to przedsięwzięcie, ale co ciekawe, proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten obiekt, to proszę zwrócić uwagę również na audyty energetyczne poszczególnych obiektów. I wynika z nich wprost, że ten obiekt miał najwyższy wskaźnik, jeżeli chodzi o oszczędność energii cieplnej, czyli na poziomie 40%, czyli miał maksymalne wskaźniki i mógł mieć maksymalne dofinansowanie. Kolejne zapytanie to również jest związane z Harry Potterem i tą darmową promocją. Ja również chciałbym się dowiedzieć dokładnie, czy pan burmistrz interweniował w tej sprawie, czy wykonywał jakieś ruchy, ponieważ media, Dziennik Wschodni, czy Gazeta Wspólnota, chociaż nie wiem, czy Przegląd akurat o tym pisze, ale gazety piszą, że była interwencja bezpośrednio z ratusza, jeżeli chodzi o sprawę. Chciałem zapytać, czy to jest prawda i jak pan postrzega to działanie pana dyrektora oraz jak pan postrzega to, że tak no, potraktowano młodych ludzi, którzy tygodniami się przygotowywali na to przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o pytania, to powiem tak jak kolega Wojciech Wasiecki, że chyba... Tak, przepraszam. Nie. Jeszcze jedno pytanie. Ponieważ, proszę Państwa, jeżeli rozmawiamy już o rewitalizacji, jeżeli rozmawiamy o tym, co pan burmistrz dzisiaj wywołał po raz kolejny, to ja mam przy sobie regulamin działania 13.3. Pan burmistrz od jakiegoś okresu czasu kolportuje informacje, jakoby obok konkursu, obok tego regulaminu dokonywał jakiś, nie wiem czego właśnie, jakby pan burmistrz powiedział, co pan dokonywał. Ponieważ kolportowane z informacji, to na spotkaniu z rodzicami i dzisiaj pan burmistrz powiedział, że pan coś wyjeździł komuś, że pan coś załatwił. Proszę mi znaleźć w tym regulaminie zapis albo w wytycznych szczegółowych do tego projektu, gdzie jest zapisane, bo pan już wspominał, o jakichś 10 milionach pan wspominał, że te projekty, które miały przekroczyć 10 milionów, to miały być automatycznie usuwane z konkursu. Kto to się tak umówił, panie burmistrzu? Z kim się pan umawiał? Bo instytucje, które działają w poszczególnych samorządach, a wydzwoniłem kilka samorządów, nikt nie wie o takich ich czynnościach. Mało tego, firmy wdrażające, które wdrażają te projekty, no mówią, że to jest niemożliwe. Więc ja bym chciał, jak pan tak burmistrz wprost powiedział, w regulaminie, to jest przecież konkurs. Jest lista już rankingowa, więc proszę pokazać, wskazać palcem, które to projekty już po tym, jak przeszły tę ocenę formalną, w związku z tym, że przekroczyły 10 milionów, są skreślone z tej listy, a które w związku z tym, że nie przekroczyły tych 10 milionów, znajdą się w podziale tych funduszy unijnych. Nie rozumiem tego postępowania. Niech pan burmistrz precyzyjnie powie, o co chodzi. Niech pan burmistrz precyzyjnie powie, z kim się umawiał, na co się umawiał
i jak to się ma do oficjalnie ogłoszonego konkursu, do regulaminu konkursu i do wytycznych, które są przy tym konkursie dokładnie opisane, bo przyznam się szczerze, że ja o żadnych środkach udzielanych komukolwiek, w tym instytucjom, które startują w tym konkursie, nie słyszałem. Nie chcę słyszeć nawet, że miałbym poza konkursem albo ktokolwiek miałby otrzymać jakiekolwiek granty, ponieważ po co wówczas jest ogłaszany konkurs. Więc proszę precyzyjnie podać dane, proszę precyzyjnie pokazać, gdzie to jest zapisane i proszę precyzyjnie powiedzieć, w jaki sposób pan burmistrz, w jakiś inny sposób niż konkursowy, podzielił razem z innymi, rozumiem, burmistrzami środki w ramach działania 13.3, a tam było 180 milionów złotych, więc chciałbym się o tym dowiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Wojciech Kuziecki sobie przypomniał. Szanowni Państwo, mam jeszcze jedno szybkie pytanie odnośnie obiektu sportowego Mosir przy ulicy Parkowej. Jeżdżąc ostatnio tam rowerem, akurat natrafiłem na rozgrywki i zauważyłem dość ciężko skomunikowany stadion z drogą asfaltową przy tym starym stadionie przy parku. Leżała tam co jakaś daseczka, akurat to była pora mokra. Zawodnicy musieli skakać, żeby się nie zmoczyć. A powiem szczerze, że przy okazji, jak był ten stadion odbierany, wykonałem telefon do Mosiru i zapytałem się, dlaczego stadion jest odbierany, skoro nie został uporządkowany plac wokół stadionu. Zostałem poinformowany, że stadion odbieramy teraz, ponieważ nie ma warunków sprzyjających temu, żeby ten teren uporządkować dookoła stadionu. I miało to być niezwłocznie, w możliwie najbliższym terminie wykonane, to w ramach gwarancji. Więc mam pytanie, czy to, bo no już tydzień, może dwa temu jeździłem rowerem, więc może to w tym okresie zostało wykonane. Jeżeli zostało wykonane, to w jakim trybie? Gwarancji, odpłatnie, nieodpłatnie? Lub jeżeli nie zostało wykonane, to kiedy zostanie wykonane i też w jakim trybie zostanie to wykonane? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Ewa Gradek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja mam krótkie tylko trzy pytania. Na jakim etapie, Panie Burmistrzu, jesteśmy z inwestycją budowy chodnika przy ulicy Polesie? No, interesuje mnie również parking przy szkole numer 4. I również interesuje mnie, mówiłam na poprzednich sesjach o tym Panu, parking przy ulicy Mickiewicza, o powiększeniu, poszerzeniu go o ten pas zieleni. Wtedy odpowiadał mi Pan, że jakieś działania Pan podjął w tej kwestii. Chciałabym wiedzieć, jak sytuacja w tej chwili wygląda. I jeszcze na temat odśnieżania może powiem kilka słów. Mieszkańcy zgłaszali się do mnie, że właśnie na osiedlu Kopernika boczne uliczki były nieodśnieżone. Ja interweniowałam w tej sprawie do naszego Pana Naczelnika. Pan Naczelnik stwierdził, że owszem, takie sytuacje miały miejsce, ale związane to jest z tym, że mieszkańcy na bocznych uliczkach zostawiają samochody i pług nie może wjechać, że oni po prostu są skłonni nawet pokazać zdjęcia, bo takowe wykonują. I taką odpowiedź uzyskałam, bo niestety dalej jeździłam i te boczne uliczki nie były odśnieżone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych? Nie widzę. Zamykam punkt interpelacji i zapytania radnych. Przechodzimy do punktu sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań w 2018 roku. Szanowni radni, poproszę o wprowadzenie tutaj za chwileczkę, tylko zanim pani zabierze głos, to chciałem poinformować, że mieliśmy również na komisjach i w dokumentach mieliśmy te materiały, mogliśmy się z nimi zapoznać, więc prosimy o krótkie wprowadzenie. Chyba, że ktoś życzy sobie mówię. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia sprawozdanie z realizacji wspierania rodziny za rok 2017.
17 oraz przedstawiamy potrzeby związane z realizacją tej ustawy na rok 2018. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i organizacji pieczy zastępczej w tym zakresie ustala ustawa o wspieraniu rodziny z dnia 9 czerwca 2011 roku i ten obowiązek spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej współpracujących w tym zakresie ze środowiskiem lokalnym, sądami, policją, organizacjami społecznymi. Rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, gmina ma obowiązek zapewnić wsparcie polegające w szczególności na analizie sytuacji środowiska rodzinnego, przyczynach kryzysu, wzmocnieniu roli funkcji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, przeciwdziałaniu integracji. Zadanie z zakresu wspierania rodziny zostało powierzone do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i było wykonywane przez pracowników socjalnych, zespół poradnictwa specjalistycznego działający przy Miejskim Ośrodku oraz asystentów rodziny. Praca podejmowana przez pracowników socjalnych dotyczyła przede wszystkim diagnozowania środowisk, ustalania sytuacji rodziny, przyczyn kryzysu oraz wzmacniania zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodziny oraz wzmacniania wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, funkcji ekonomicznej, kulturowej. Pracownicy socjalni podejmowali niejednokrotnie rozmowy edukacyjne, próbowali w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, kierowali podopiecznych do specjalistów czy do specjalistycznych placówek. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej również jest powołany zespół poradnictwa specjalistycznego, który również wspiera rodzinę. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu swoich obowiązków. W tym zespole jest zatrudniony psycholog i starszy specjalista do spraw rodziny. Głównie oni udzielali poradnictwa, wspierali rodziny. W 2017 roku odbyło się 127 konsultacji psychologicznych prowadzonych przez psychologa. Natomiast specjalista pracy z rodziną wspierał 103 rodziny, a także współpracował czy pomagał w rozwiązywaniu problemów przemocy w 85 rodzinach. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje dwóch asystentów rodziny. Jeden pracuje na pełnym etacie, drugi na 1/2 etatu. Głównym celem asystentów asystenci podejmują pracę w rodzinach tam, gdzie występują bardzo złożone problemy opiekuńczo-wychowawcze, gdzie praca wymaga dużych nakładów i głównym celem asystentów było podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami dnia codziennego, pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, wychowawczych. Rodziny były kierowane do szkoły życia, do klasówek wsparcia. W 2017 roku asystenci pracowali z 18 rodzinami, w których było 74 osoby i 43 dzieci. Monitorowali również funkcjonowanie 10 rodzin, z którymi zakończono współpracę. Koszty wynagrodzenia asystentów pochodzą z dwóch źródeł, ze środków własnych gminy, które stanowią 55,48% i z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to 44,52%. Jednym z zadań wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny pieczy zastępczej jest zapewnienie rodzinie pomocy poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. W myśl ustawy o wspieraniu rodziny pieczy zastępczej placówka wsparcia dziennego to przede wszystkim świetlice środowiskowe.
Na terenie gminy miasta Żbaków nie mamy takich placówek, który by działał w oparciu o, tą ustawę. Natomiast w mieście są świetlice przy szkole numer 1, 3 i 4. Najbardziej zbliżoną świetlicą, która mogłaby działać w oparciu o, ustawę o wspieraniu rodziny pieczy zastępczej, świetlica działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, no do której uczęszcza praktycznie stale 31 dzieci. Jestem zatrudniony psycholog, pedagog i wychowawca. W mieście Lubartowy również mamy świetlicę działającą na rzecz dzieci przy sądzie rejonowym. Na podstawie tej ustawy również gmina jest zobligowana do współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z tą ustawą za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w placówce ponosi odpowiednie wydatki. Czyli w pierwszym roku jest to 10% wydatków na opiekę i wychowanie, w drugim 30% tych wydatków, a w trzecim i w następnych latach 50% wydatków na, opiekę i wychowanie. Te wydatki są obliczane i ustalane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Reguluje to artykuł 80. I jeżeli dziecko jest umieszczane w rodzinie spokrewnionej, to ten koszt jest utrzymania 660 zł, natomiast w rodzinie zastępczej nie, albo zawodowej niespokrewnionej to jest koszt 1000 zł. I tutaj procentowo, w zależności w którym roku jest to dziecko umieszczone w tych rodzinach, w zależności której, gmina ponosi 10, 30 bądź 50%. W 2017 roku w pieczy zastępczej pozostawało 12 dzieci i jedno dziecko było umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W tamtym roku była taka konieczność umieszczenia tego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Najpierw trafiło do rodziny zastępczej, ale już nie chcę mówić o takich problemach, ale bardzo takich drastycznych i musiało trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Koszty w 2017 utrzymania tych dzieci wynosiły 26 472,70 zł. Do zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej należy również opracowanie i realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny. Program wspierania rodziny dla gminy miasta Lubartów na lata 2017-2019 został przyjęty uchwałą Rady Miasta 22 lutego 2017 roku. Celem głównym programu jest wzmocnienie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu. W 2017 roku cele te były realizowane w ramach celów szczegółowych. Bardzo szeroko i szczegółowo zostały opisane i przedstawione Państwu sprawozdanie. Realizacja programów odbywała się w ramach działań statutowych poszczególnych jednostek i w ramach budżetu też tych jednostek. Tutaj przedstawiamy jeszcze taki plan potrzeb związanych z realizacją tej ustawy. Na zabezpieczenie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przewidujemy, że będzie potrzeba 36 700. To jest w pieczy zastępczej, natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10 000.
Na rodziny wspierające potrzebujemy 2850 zł. W roku 2017 takich rodzin wspierających nie było. Rodziny wspierające to rodziny, które pomagają w pracy asystentowi rodzinie. I rodziną wspierającą może być tylko rodzina z najwyższego kręgu danej rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny, ale nie może to też być rodzina spokrewniona. I muszę powiedzieć, że jest bardzo trudno wyszukać takiej rodziny. Na podnoszenie kwalifikacji asystentów potrzebujemy 1400 zł, no i na zabezpieczenie wynagrodzenia asystentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na dyskusję w tym punkcie. Czy radny chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Dziękujemy bardzo za przychylenie się do naszej prośby. Zapraszamy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje z realizacji programu Karolowska Karta Dużej Rodziny. Zapraszamy. Tak. Pani Joanna Góralska, ale to zapraszamy. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, zebrani goście. Przepraszam, dziękujemy pani Halinie Stanisławskiej oczywiście, żeby się to przyjmowało, że nie został wymieniony. Proszę. Też w skrócie. Program Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej przyjęty na posiedzeniu Rady Miasta Lubartów w dniu 23 kwietnia 2013 roku uchwałą nr 34/186/13 spełnia podstawowe cele, jakimi są wspieranie rodzin wielodzietnych, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej, ułatwianie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki, instrumenty umożliwiające zrealizowanie celów w postaci proponowanego pakietu zniżek zgodnie z przedmiotową uchwałą pozwalają na poprawę ekonomiczną rodzin, co jest zdecydowanie największą korzyścią programu. Uprawnionymi do korzystania z programu są członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Lubartów, wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica. W 2017 roku do programu przystąpiło 496 osób, w tym 149 nowych uczestników i 347 uczestników stałych, którzy posiadali ważne karty w roku 2017. Wśród nich znalazło się 97 rodzin. Podmiotami, które współpracują w ramach programu, to jest partner programu Rodzina 3+, są Sala Zabaw Super Kids, Fioletka Kozak z siedzibą w Lubartowie przy ulicy Lubarskiej 75, Wyspa Przygód Magdalena Filip, również siedziba w Lubartowie, Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo-Finansowej, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ulica Armii Krajowej w Lubartowie, a także Apteka Zielona Danuta Wiśniewska, Lubelska 20 Lubartów, Sklep Wędkarsko-Zoologiczny Wormyszka przy ulicy Lubelskiej 15, Megasanik Stanisław Krzemiński, ulica 11 listopada 1 Bank, spółdzielczy w Lubartowie z siedzibą w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 95 oraz Jacek Tchórz z siedzibą w Lubartowie przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 33/11, a także Centrum Podatkowe Magdalena Wawrzyńska-Świderska z siedzibą w Lubartowie przy ulicy Legionów 37. Program nasz promowany jest na stronie www.lubartów.pl. W prasie lokalnej ukazuje się również informacja, która upowszechnia ofertę partnerów, a forma i zakres promocji partnerów zawarta jest w porozumieniu, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 2 przedmiotowej uchwały Rady Miasta. Nakłady finansowe związane z realizacją programu macie Państwo przedstawione w załączonych tabelach na materiałach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję w tym punkcie. I proszę Państwa, zanim bym ogłosił przerwę, mam taką propozycję. Bo mamy miejski program profilaktyki i rozwiązania programów alkoholowych, i pani już mogła sobie odetchnąć, więc proponowałbym, żebyśmy rozpatrzyli przynajmniej to jedną uchwałę i później ogłoszę przerwę. Czy jest na to zgoda? Krótkie wprowadzenie. Pod warunkiem, tutaj pan przewodniczący ścisłym mówi, że ma być bardzo krótkie. Bardzo. Zapraszamy panią Krystynę Bajdę. Będzie bardzo ekspresowa. Tak. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, zaproszeni goście. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
na rok 2018 stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych w latach ubiegłych. Program ten ma swoje cele i wynikające priorytety. Najważniejsze z nich to priorytet pierwszy, zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a także osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, gdzie istnieje problem alkoholowy. Proszę Państwa, priorytet drugi to wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. I tutaj szkoły realizują swoje programy profilaktyczne i mają dofinansowanie. Priorytet trzeci to wspomaganie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w artykule 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień. I działania macie Państwo tutaj określone. I priorytet czwarty to działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wy również Państwo macie przedstawione działania, jakie podejmuje komisja. I priorytet piąty to tworzenie na terenie gminy niezbędnych warunków umożliwiających zapewnienie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Chodzi tutaj o aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży, który kreuje zdrowy i bezpieczny styl życia. Na realizację tych działań zabezpiecza się kwotę 500 tysięcy złotych. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Zanim otworzę dyskusję, poproszę o opinię komisji. Komisja Budżetowa Inicjatyw Gospodarczych. Komisja Budżetowa. Dziękuję bardzo. Planowania przestrzennego i budownictwa. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Jednogłośnie pozytywnie. Spraw społecznych. Kuba. Komisja nie opiniowała projektu. Ach tak, faktycznie. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do przyjęcia uchwały. Kto z radnych jest za podjęciem omawianej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Siedemnaście radnych jest za. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Kilkoro radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękujemy Państwu.